przykłady, które pani bardzo dobrze, pani redaktor, podała, skutkują tym, że osobom tym się odbiera uprawnienia, recydywistom. Since then, they have been under the auspices of the FCA, which published a list of unauthorized firms and guidelines for aspiring traders. The mystery is how such complex products became an internet youth craze. And this is where the wolves of Instagram swagger in. Oyefeso described himself as a social media influencer, which means he and others like him can use Instagram and Twitter to sell the trading platforms a supply of teenagers and young adults with limited knowledge. Not bad, but he's done bad things, and he might not want to do me harm, but he would have me disappeared, whether he's bad or not. Chilling. We don't know who this man is, but make no mistake. You don't cross the men with guns in Sinaloa. The sound of a city under siege in October 2019. She's a model and she's looking good. Propozycja Macrona jest rzeczywiście zmuszenie osób pewnych kategorii do zaszczepienia się. Jeśli tego obowiązku nie wykonają, to może nastąpić rozwiązanie umowy o pracy. I to wywołało olbrzymie protesty wobec zmiany kodeksu pracy bez dyskusji otwartej na ten temat. No oczywiście jest to argument bardzo naciągany, bo na razie... Ta wojna się skończyła z ISIS, ale tak naprawdę sytuacja fatalna uchodźców nie poprawiła się i oni nadal cierpią i nie ma dla nich właśnie perspektywy oraz z drugiego powodu wybuchu pandemii i to też zmniejszyło pomocy. We hope it's much, much later. So right now, we have 60.3% of the gold budget. That's close to the 70% goal that we decided in the 50%. But that's a bit low. But that sounds high. That's a bit low. So that's not included. Self-sabotage of the program. That includes one in that. A sense. It includes all of that. Yeah, then I think the variants are winning. Yeah, unfortunately, the number of cases are starting to turn back up. So it's still real too early to say. You know, hopefully we don't know when it's going to turn back down, but we never know. In California, we just rolled everything back. We're back to, I mean, it's not lockdowns and mass downs everywhere. I think social, We created millions of people who were susceptible to anti-vaccine propaganda. Yeah. But I think the question is at what cost? Mm-hmm. Like, I'm not saying the good is not good. What I worry is the bad so much worse than the good, that the good is able to understand and not just submit something with the assumption that you have intelligent people on the other end receiving it. And I'm sure they are. If we can have a taco emoji, we can certainly increase our technology emojis. So again, I throw it back to the Unicode Consortium. For an outsider staring down at their phone, the question remains, why are some seemingly arbitrary objects included on the emoji list when others are rejected out of hand? There seems to be... We embraced it. That I toward is compassionate about it. I talk about my structures as if they were my own kids. And it's not only builders who got the best skills free to Carantina. This is a new modern shop. It's full of stacks of material, fabric, a sewing machine here, and two women. Sorry, what are your names? My name is Hala Sahnawi. Very nice to see you. May I ask your name? To rynek, znaczy jest duże zapotrzebowanie i dzięki temu mogą się ukazywać nie tylko wydania komiksów amerykańskich czy francuskich, belgijskich, ale też nowe polskie tytuły. Są wydawcy, którzy są
gotowi eksperymentować i dać pole artystom może niszowym, może takim, którzy wcześniej nie mieli. Budowania świata pretensji, które mamy w prawie wszystkich niskopodłogowych projektach, czy też te informacje pojawiały. To jest jeszcze szerszy proces, bo tutaj nie tylko tramwaje warszawskie tworzą podpisane. Kolejna sprawa, komunikaty głosowe. Kolejna sprawa, są to te komunikaty, które są wyświetlane na tablicach HIT, tam możliwość włączenia takich pola, gdzie też te informacje pojawiały. Mojżesz, chyba już to dużym artystami, też Abraham w sumie. Abraham? No ale Abraham to, Jezu, Abraham, to jest po prostu koleś, który... Znaczy, z moich doświadczeń wynika, że w ogóle, kiedyś nawet robiłem taką matkę, więcej osób jest w Polsce północnej niż południowej. Bardzo się chce zdać. W każdym razie mamy człowieka z Polski, który dostał 423 zarzuty dotyczące oszustw w ruchu usiłowania, więc sama liczba robi wrażenie. Policja interesuje się od roku 2013, dokładnie od roku 2013 roku. Teraz co on zrobił? On wyłudzał pożyczki, ale nie wyłudzał ich na kogoś, tylko na osoby nieistniejące. Kto mi się bardzo podoba? Tam interakcje z studnią grupa grająca na rolę rozmarzenia Karolina Staniec, kiedy ona, wiesz, podchodziła i powiedziałam, że będzie teraz interakcja z pewnią, że tam Karolina wchodzi, wchodzi w sen, wchodzi, wiesz, szuka w tłumie, szuka tak blisko mnie dość, jakby kompletnie tego nie miałam, nie? Nie miałam tego uczucia dyskomfortu, w sensie, i właśnie zaczęłam się zastanawiać, z czego to mi, w sensie, dlaczego trochę przewiduję, że ona do mnie nie zagada, bo właśnie mnie zna, nie? I to mi odchodzi, tyle bardziej podmiotowo się czuję. Ale wiesz, właśnie, że nie jesteś dla niej właśnie masą. Tak. I myślę, że to o to chodzi, żeby mi też od tego doszło do tego, że ta że czuję się przeglądowo traktowana w tym akcie interakcji z widowem. Ale rozumiem jeden zamysł, który w tym konkretnym spektaklu, jeden powód, dla którego to było ważne do tego spektaklu, to jest trochę ten taki metapoziom, na który to było. Byłyśmy na Wracać wciąż do domu w reżyserii Magdy Szpecht, czy ja mam powiedzieć twórcy choreografia Paweł Zakowicz. Wszystko sprawdzam. Mnie tam poruszyły najbardziej właśnie muzyka i choreografia i to jak działa, bo no dla mnie ludzie robiący wspólnie rzeczy na żywo, które się koordynują, jest po prostu dla mnie doświadczeniem jakichś wrażeń. No a co też mi się podobało i myślę, że Ciebie najbardziej ujęło. Dalej mówi matka. Gdy drodzy dzieci, są to także jego dzieci, nie tylko moje, przywracam mu przez to samo bodaj cień ojcostwa, z którym on rozstaje się od początku. I w tym cieniu trwam, niezauważona przez niego, niekochana. Czasem spotyka się ze mną i pyta o ból rodzenia. On ma jakąś obsesję na tym punkcie. Kiedy jednak odpowiadam mu na to, on zaprzecza, nasze prawdy nie mogą się spotkać. Gaslight, po prostu gaslightuje. On ją pyta, jak tam... dotyczące aktualnych zagrożeń. Ja w ogóle powiem od razu, że ja bardzo lubię słuchać różnego rodzaju przemówień na takie tematy, a jeszcze bardziej lubię wydawane raporty. Na przykład zawsze czytam raporty Europolu, Interpolu. I tutaj grozimy palcem, albo raczej tak zachęcamy kolegów z zespołu CERT-GOV. Chłopaki, co się z wami dzieje? Wasze raporty już niech będą w tym PDF-ie, którego się nie da kopiować i zaznaczać takim zeskanowanym, ale niech będą, no, gdzie one się podziały. Nie tu. Następnie terroryzm i następnie trzecie powiem na koniec. Zacznijmy od tego state of threat. Generalnie główny wniosek z tego, co pan McCallum powiedział, chociaż oczywiście będziecie mieli to w linkach, każdy myślę będzie w stanie na spokojnie to sobie przeczytać. Natomiast on zwrócił uwagę generalnie na to, że dzisiaj, jeśli myślimy o cyberprzestępczości, to sorry, ale nie możemy już o tym myśleć w kategoriach takich, że może zostanie zaatakowany pan minister, może ktoś, tylko generalnie. Na
rozpoznane, ale niezwykle rzadkie. Bo w ogóle przy takiej klasycznej kalkulacji ryzyka, gdzie ryzyko mierzymy jako iloczyn prawdopodobieństwa i powagi skutków, to niestety w przypadku terroryzmu ten iloczyn wychodzi dość niski z tego powodu, że właśnie częstość występowania jest rzadka. Bardzo często jest podawany ten przykład, może podajmy taki, no ludzie się naprawdę, ja często zadaję ludziom to pytanie, czy się boisz terrorystów? I ludzie się boją, natomiast... Nam ciężko do nich dotrzeć, więc ta liczba, którą my znamy, te statystyczne numerki, które my znamy, podejrzewam, że i tak są wciąż jeszcze mocno zaniżone. Ponad 40 lat temu, 40 kilka lat temu powstało Stowarzyszenie na Rzecz Albinizmu w Tanzanii. Działa to Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Sytuacji Ludzi z Albinizmem. Ponieważ ci ludzie nie mają, tak ogólnie i delikatnie rzecz ujmując, nie mają łatwego życia w Tanzanii, już nie tylko w Tanzanii, generalnie właśnie we wschodniej Afryce, częściowo też w RPA. Ponad 40 lat działalności tej organizacji, żeby zmniejszyć ostracyzm, żeby zmniejszyć uprzedzenia wobec tych ludzi, żeby ograniczyć albo... Organizacji prowadził dwutygodniowy kurs samoobrony dla dzieciaków i tam wystarczyły 2 tygodnie, żeby można było dostrzec zmianę podejścia dzieci do pewnych sytuacji. Tam również trenowały dziewczynki i mniej zapomnę sytuacji, kiedy po 2 tygodniach odbyła się oficjalna prezentacja umiejętności, które dzieci w ciągu tych 2 tygodni nabyły. Oczywiście 2 tygodnie nie nauczą dzieci samoobrony, ale dały im możliwość aktywności sportowej. To jest jeszcze kolejna kwestia, do której zaraz wrócę. I nie zapomnę sytuacji, w której zostały wyłożone materace, bo oczywiście pojawiła się district commissioner. Spóźniają bardzo proces uczenia, bo zanim gdzieś napiszą, przepiszą, zazwyczaj nie mają okularów, bo ich na to nie stać. Traktowane są po prostu po macoszemu. Bardzo często nauczyciel wręcz ignoruje ich, żeby wyrobić się z materiałami uczyć dzieci. I takie dzieci są marginalizowane i w kontekście nie mają możliwości uczenia się tak, jak się uczyć. Lots of damage around us. Everywhere is car and water. We're very scared. Thank you for those messages. And thankfully more than 500 people were rescued after getting stuck in the underground tunnels. But China isn't the only area to experience floods recently. Around 200 people died in Europe after a record rainfall caused dams to burst and rivers to overflow into towns across Western Germany, Belgium, as well as parts of Belgium. Tylko w ubiegłym roku produkt krajowy brutto kraju skurczył się o 20%. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłatę. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. No właśnie, to trzeba było od razu tak mówić, że jednak coś dobrego z tego wynika. Masz rację. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Zaostrza się kryzys humanitarny w Jemenie. W tym kraju od 7 lat trwa wojna, nieco zapomniana. Dlatego, że brak w niej spektakularnych operacji militarnych, przynajmniej w ostatnim czasie, a media szybko zapominają o krajach, w których nic się nie dzieje. So if they're alive, if they have a pulse, they get to keep their job. Belinda was tough, but not mercenary, and she would use all her talents to make the existing sales team work. Does anyone else think that Rocky's got word of the day toilet paper? Mercenary was today's. She just wondered how far she would have to go to get them on side. Well, we know what the implication is there. Well, yeah, I imagine she means sexy time, but why doesn't she just stop firing people and then they might like her? To be fair, she hasn't fired anyone yet. Right, sorry, Belinda's biggest fan. Do you feel like because your dad has written this character that she's... What we want is a bit of rusty! Sure, Belinda replied. Just put the cost centre to both of them. What are you talking about? I'm so bored. This must be why the book is marketed to business and leadership, because... As it's tagged on Amazon. Absolutely. Well, all Google searches, Alice. I can't imagine there's any other reason why you'd need to know the cost centre in an erotic novel. And also, why we're talking about taxi fares. I've never been more comatose in my whole things. Hello? All of this sounds like an innuendo. Yeah, gross. Do you think he's done that on purpose? I think not. I don't think Rocky realises. After 3 minutes, they entered a glade, which was obviously the central point of the maze.
He pushed Belinda's back onto a flimsy wooden trellis, gave her a quick kiss, and attached her arms to the trellis with a set of red plastic handcuffs attached to a length of parcel string. Stop! Okay. He pushed her back again. Oh, he pushed her back against the... He pushed her back onto a flimsy wooden... To be fair, it is literally going to outshine her. I know, seriously. Belinda's got competition from her own anatomy. I'll wait to hear what it's got to say. As for her tits. Yeah, I feel like the tits got a bit of short shrift there. With these erotic words ringing in her ears, walked off. Those erotic words are ringing in my ears. The grass underfoot felt wet, and Belinda could hear a sprinkler nearby, which kept wetting her ankles. The area of wet grass with both breasts together tightly and started to masturbate his penis. Oh. For goodness sake, Rocky. To be fair, we haven't had a titty wank yet, so it's only been a matter of time. I don't like how you said that. Using her two hands... Wait a sec, did she do it with similar vigour? It doesn't specify. But I'm sure she did. She squeezed both breasts together tightly. And I like that what he's done is he thinks he's invented a titty wank. So he's gone, what she did is press the breasts together, sandwiching the phallus between... No, Gerald. Sir? Gerald. 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 You don't want to get that hot, and then someone else said identification as well. Yeah, so birds, we said that at the beginning, they use dark plumage to be adaptive, to hide camouflage. Yeah. We don't want that. We want birds to see the plane. So any white improved over time actually helps the bird avoid the aircraft. That'll save way more money than a couple of gallons of gas for sure. So what we need are black wings with a lot of light. Or maybe. Tego mechanizmu jest w stanie korzystać z tego TPI do takiego, no powiedzmy, dobrego celu. Ale jak mówiłeś o tej Rosji, to mnie się jeszcze przypomniała jedna rzecz, że w sumie Rosja chyba ma trochę doświadczenia z takim symulowaniem internetu na swoje potrzeby, dlatego że co do Rosji były wystawiane wielokrotnie zarzuty, że jest to kraj, który... There will be more from the documentary podcast soon. The documentary is just one of our BBC World Service podcasts. There are many others to choose from. When I told people that I was going to shoot archery, they're like, you have no arms. It's impossible to shoot a bow without arms. A podcast about the incredible journeys of Olympic and Paralympic athletes. I know I would have been dead. I'm not supposed to survive past around 10 years old. With the stories behind the medals. I was the first black. He's a statesman, you know, and so... Gee, I am a Russian agent. I fucking knew it. I mean, you think about where you first saw most of the mental material. It's all been on YouTube, hasn't it? Whenever you're looking for something, if you're looking for an explainer on something or whatever, you go to YouTube and there's all sorts of things there. You know, people explaining 3D printing, people explaining how to... To jej kariera sportowa została zagrożona. Znamy, ja znam osobiście innych sportowców, którzy nie pojechali na Igrzyska Olimpijskie, ponieważ wcześniej, jesienią lub latem tamtego roku, opublikowali zdjęcie w swoich mediach społecznościowych, a to z flagą biało-czerwona-białą, która nie jest zakazana na Białorusi. Tak? Ale wiadomo, co oznacza opór. Opór wobec tego Polaka utrudnia tak naprawdę, przynajmniej w moim przypadku, mogę mówić za siebie, utrudnia mi naukę, a nie ułatwia. To jest taki paradoks. Poza tym ciężko znaleźć kogoś, z kim można swobodnie kontaktować. Thank you.
opakowaniu zawarła... A przecież trochę w tą stronę, ja to tam. Sposób, żeby to było korzystne dla ptaków, czyli jak przychodzi wiosną wysoka woda, to wpuszczają tą wodę tymi śluzami na te swoje obszary podmokłe, natomiast później zamykają te śluzy, żeby ta woda tak szybko nie uciekła, więc podmokłe łąki, zalane łąki utrzymują się tam dłużej, dzięki temu właśnie część tych rzadkich gatunków może się gnieździć, bo tego potrzebuje. U nas jest tak, że nawet jak na te łąki wyleje woda, to bardzo szybko później opuszczane, dlatego że woda opada i jest za sucho. Szkoda, dziki jakieś się pojawiają. Zanim dotrzemy do ukrytej między odrzańskimi wysepkami kolonii rybitw czarnych, musimy się zatrzymać po przekroczeniu jednej z nieczynnych śluz. Gęste trawy i grążele nie pozwalają płynąć. Silnik sam się wyłącza. Dominik postanawia wyłożyć mi tutaj swoje credo. Taka mozaika krajobrazów ma.
Sick Belinda. Oh. She's such a guzzle girl. Yeah, isn't she? She's so greedy. So, they marched into the building between the cars and up to the bed where I was sitting naked. They reminded me a bit of the Seven Dwarves. They Except always... there were three of them. Yeah. And there's no mention of them being dwarves. There might be. Never second guess Rocky Flintstone. Yeah. They reminded me a bit of the Seven Dwarves. They always went everywhere in a line. And what are these ones called? Like Shaggy, Cummy and... Come to that bit later. As I said, Kevin won the tussle for the next blowjob and I duly obliged him. He wasn't as turned on as Danny. Probably the punch to his lip from Sean didn't help. That'll do it. But you know me, Belinda, I never admit defeat. And I got him to respond after a few minutes of prick-teasing with my tongue and lips. Once he was up, it was child's play. He was up. And when he was down, he was down. Once he was up, he was up. Who in the wiser then? Good. So he was neither up nor down? He was neither up nor down, but once he was up, it was child's play to complete the job. Ew, that is not child's play. Oh my god. Grzeszka, tym malutkim. Nie, nie pływałam takim jeszcze.
Dziękujemy, do widzenia. Fajny prom był, co? Tak. Wysłałem Maji zdjęcie, że już jesteśmy na promie. Możesz też pod szaką wysłać, co? Tak, no. Się też będą się śmiali. A potem, a ta miejscowość się nazywa Przewóz. Teraz można wiedzieć dlaczego, nie? A potem im wyślemy z parowozem, będzie... Feel of... It certainly is. He also asked another question, Jamie. What was the other question? Oh, God. Come on, Jamie. He also asked, were you Bilbo or Frodo? I can't quite remember. Incredible. Oh, that's brilliant. My question is, like, how does he feel about the podcast? Because clearly it's making fun of his work. So does he take it seriously? He thinks that he's kind of working on a level that's... I really think you should. Who's the publisher? Like, what's the story about... So he wrote the book, and then ultimately he obviously had to have it published. So oh, what's that story? Elijah, he self-published it. He did? Yeah. No one would have actually published it. Because that's the thing. You can buy the book, but it isn't an actual physical book. It's only an e-book. Oh, there must be. There must be a hardback copy. Because if there was a publisher, there would have been... With sexuality. I mean, the Red Light District is, you know, very plentiful in regards to prostitution and live sex shows. It covers just so many ways that she could go. I definitely imagine that she'll probably hire a prostitute in one of those rooms and have an experience. I see her potentially going to a live sex show, maybe with a client, as a way of wooing that client to their particular product. Give this. We're gonna pay for this. Also, I feel like once we get in the car, we'll then skip like 5 hours and like get straight to the... When James gets a cab, he doesn't wait for them to stop. He's like, keep moving, I'll just get in as you slow open down. Open the door. 30 minutes later, come on, vindicated James Cooper. There you go. I feel like I deserve a round of applause. Or a bit of nip at least. Sorry. Appreciate. Oh, 30 minutes later, they pulled into a reserved parking space outside and stepped out, making sure he saw... What? Don't mingle there. Making sure he saw a long length of thigh with just a peak of thong. And thank the driver once again. A peak of thong? A peak of thong. She strode boldly across the pavement and entered through the antique wooden double doors. Drink. Oh, antique, yeah. The driver had been instructed to take her suitcase to the upmarket Ambassade Hotel, just a few minutes walk. Drink? Yeah, I know. Always accumulating. Yeah, I think because it's neat, I think it deserves a drink. To Rocky. Robin's let out a long sigh. Belinda's breasts, even though they were still modestly concealed by her brassiere, were to say the least, magnificent. Indeed, he had to admit to himself, they were probably the best he'd ever seen in real life. It's rather tight in this cross-leg position, and I would like to stretch my legs and feel the smooth leather of your desk on my skin. Yes,
Do what you need to, Belinda. Your comfort in this office is my ultimate concern. Oh, yeah, because we spent a chapter with him telling her that. Just get naked. Oh, all right. Well, I'm just bored of it. Sorry, but you must agree. You must agree. Sorry, it's not like Dr. Robbins. Gentlemen, you must agree. It is the way to be. Jemmy, I've just got one thing to say. What's that? Danku. Danku, guys. Danku, Jemmy. Danku. See you soon. See you soon, then. Now turn left. Based on the best-selling novel by Jojo Moyes, author of Me Before You. I found these love letters, postmarked 1965. I'm trying to track down whoever sent them. Putting it on, guys. James Arthur here, of course. Hello. Hi. What do you think Helg is going to be turning on? I hope not her sexual wiles, because I don't think she has any. That's going to take a restart. She's going to have to reboot. What do you imagine Helga looks like? If it has a letter in an equation, you know what I mean? Then it exists. Basically. Yeah, like the way that we subdivide it into days and weeks and minutes and hours, like that. That's a construct. A construct. But time goes in one direction, and things go from, you know, more organization to less organization, and that is what time ultimately is. It's the change in... Yeah, you can't get away from that. Yeah, I guess in organization. Is that a good way to put it, Bob? Treaty with Bolivia that was signed in 1938, fixing the final boundaries between the Paraguayan battle lines. In 1939, the liberals appeared with a guy called Estigaribia, general from the Chaco War. He had been serving as the special envoy to the United States, would be getting kind of political experience. They bring him in. Estigaribia circumvented the liberals in the National Assembly, who opposed him and assumed temporary dictatorial powers. Will just fall into her hand. Smack her on the ass. Yeah, exactly. Oh, it's mine! I think they've got a salting dildo as well.